Ile zarabiają poszukiwacze skarbów? Witajcie. Wiecie lub nie wiecie, ale jeśli w Polsce ktoś szukając skarbów trafi nawet na gigantyczny, może nie dostać nawet grosza. Trzeba powiedzieć sobie jasno, wysokość nagrody nie będzie ani rynkową wartością znaleziska, ani nie stanowi z góry określonego procentu tej wartości. Nagrodę pieniężną przyznaje się dopiero, gdy zabytek lub materiał archiwalny posiada znaczną wartość historyczną, artystyczną, naukową lub materialną. W pozostałych przypadkach przyznaje się tylko dyplom. Pamiętajmy jednak, że uścisk dłoni pana ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego jest przecież bezcenny. Niczym uścisk dłoni ulubionego gwiazdora lub prezesa firmy, w której pracujecie. Pewnie właśnie dlatego wiele z tych skarbów nigdy nie zostanie odnalezionych, a ogromna część z nich trafiła, trafia i trafiać będzie poza granice naszego kraju. Zdecydowanie inaczej te sprawy mają się w innych państwach, gdzie zarówno ci profesjonalni poszukiwacze skarbów, jak i amatorzy, trafiając na drogocenne znaleziska, mogą naprawdę bardzo wzbogacić zbiory muzeów narodowych i przy okazji swój budżet. Dziś zatem wraz z nimi bądźmy niczym Indiana Jones i rzućmy się w wir przygody. Zapraszam do oglądania. Tylko niech was nie ogarnie gorączka złota. Jeszcze raz bardzo dziękuję wam za wszystkie suby, którymi obdarowaliście mnie i oczywiście łapkami w górę. Za nie również bardzo dziękuję. Nawet nie wiecie, jak bardzo to uskrzydla. Dzięki serdeczne i przechodzimy do odcinka. Zapewne wielu z was już wielokrotnie przekonało się o tym, iż jako Homo sapiens jesteśmy ewolucyjnie ukształtowani na odkrywców. Nawet niewielkie odkrycie odbieramy jako sukces. Dochodzi do tego jeszcze przekonanie, że łut szczęścia potrafi odmienić nasze życie. Szczególnie gdy chodzi o znalezienie skarbu, niczym w książkach lub popularnych filmach. Mówiąc zatem o gorączce złota, wcale nie żartuję, bowiem inaczej nie da się nazwać zachowania ludzi, którzy tak właśnie zareagowali po odnalezieniu jednego z najcenniejszych znalezisk archeologicznych XX wieku, odkrytego w Polsce, czyli kolekcji średniowiecznych monet i klejnotów monarchów czeskich, odnalezionych w 1976 roku za zegarem ratuszowej wieży. Robotników, którzy wyciągnęli metalowy pojemnik, ukryty przed wiekami, opanowały takie emocje, jakie towarzyszyły im prawdopodobnie tylko raz w ich życiu. Byli wręcz pewni, że w środku jest skarb. Nie myśleli wówczas, co z nim zrobią. Chcieli go tylko dorwać w swoje ręce i schować. Ogarnęła ich wizja przyszłego bogactwa. Pojemnik okazał się jednak naprawdę porządnie zamknięty. Szło im wyjątkowo ciężko, bo był tak szczelny, aby jego zawartość przetrwała przez lata, zabezpieczając przed warunkami atmosferycznymi. Gdy po dłuższym czasie udało się im sforsować zamknięcie puszki, wysypały się z niej setki monet oraz opieczętowane lakiem dokumenty. Do kolejnych przypadkowych znalezisk w Środzie Śląskiej, bo o niej mowa, doszło w 1985 i 1988 roku. Podczas prac budowlanych przy ulicy Daszyńskiego oraz na wysypisku gruzu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Skarb w większości przywłaszczyły sobie przypadkowe osoby tam przebywające. Odkrywcy amatorzy, a nawet bawiące się w okolicy dzieci. Koniec końców był taki, iż w niedługim czasie później organa ścigania przeprowadziły akcję o kryptonimie Korona, odzyskując część z odnalezionych skarbów od niektórych z tych osób, przeciw którym wszczęto kilka procesów karnych oraz obiecywano duże nagrody pieniężne za zwrot przywłaszczonych przedmiotów. W muzeach we Wrocławiu i Środzie Śląskiej znajdują się odzyskane fragmenty znaleziska. Wśród wyjątkowo cennych przedmiotów znajduje się prawie 8 tysięcy monet, gotycka złota korona ślubna wysadzana drogocennymi kamieniami szlachetnymi, złote pierścienie i inne elementy biżuterii. Szacuje się, że wartość skarbu stulecia to około 250 do 300 milionów złotych. Niektórzy ze znawców tematu twierdzą, iż same skarby odnalezione na wysypisku gruzu, czyli monety, brosze, pierścienie i elementy korony, mogły być warte nawet 100 milionów dolarów. Musimy jednak pamiętać, że część ze znalezionych przedmiotów zniknęła bezpowrotnie, poza granicami naszego kraju. Bowiem jak donosiły media, do znalazców kierowali się antykwariusze pytający po okolicy o precjoza i monety, a nawet pojawiały się autokary z niemieckimi turystami, którzy skupowali monety za szynkę w puszkach
i trochę słodyczy oraz niemieckie marki. Pamiętajmy o tym, że poszukiwacze skarbów w Polsce to głównie amatorzy i pasjonaci zajmujący się tym po godzinach. Teoretycznie większość z nich nie liczy na zysk, bo zarobić na znalezionych zabytkach w Polsce po prostu się nie da. Szacuje się, iż obecnie w naszym kraju około 150 tysięcy osób poszukuje przy użyciu wykrywaczy metali reliktów przeszłości, skarbów, zabytków, zwał jak zwał. Dla każdego detektorysty synonimem skarbu może być coś innego, natomiast samo poszukiwanie przy użyciu tego urządzenia jest usankcjonowane prawnie. Ale jak wspomniałem na wstępie, przepisy są niemal tak archaiczne, jak same czasem znajdowane przedmioty. Można robić to tylko za zgodą wojewódzkiego konserwatora zabytków, a każde znalezisko należy oddać, bo jest własnością Skarbu Państwa. Śmiesznym paradoksem jest fakt, że nie przyznając się oficjalnie do poszukiwań i tym samym nie posiadając zgody na nie, a znajdując przez przypadek skarb, możliwe, iż otrzymamy za niego niewielką nagrodę pieniężną lub, tak jak mówiłem wcześniej, uścisk dłoni i dyplom. A jeżeli przyznamy się do poszukiwań czyniąc je, a nie mając zgody, to grozi nam 2 lata pozbawienia wolności. Dlatego często w artykułach prasowych można się doszukać informacji, że ktoś na przykład spacerując przewrócił się i wpadł ręką prosto w skarb. Aby wam uzmysłowić, jak bardzo symboliczne w Polsce są nagrody za dokonywane znaleziska, to musicie wiedzieć, że od 2013 do 2019 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydało na nie nieco ponad 650 tysięcy złotych. Niestety nie posiadam informacji, jaka była wartość rynkowa odnalezionych przedmiotów. Żeby jednak chociaż cząstkowo zobrazować, ile to mogło być, oczywiście nie uwzględniając innych, bezcennych czasem walorów, to znalazłem w necie informację na jednym z forów sympatyków poszukiwań, że w British Museum w Londynie wśród tamtejszych eksponatów znajduje się jubilerski artefakt, który trafił tam jako znaleziony w angielskim lesie wraz z sztabkami srebra, a nieoficjalnie znaleziony został w Polsce przez naszego rodaka, który za otrzymane od Anglików pieniądze kupił tam dom i nie zamierza wcale wracać do Polski. Sama natomiast kwestia, jak bardzo lukratywne potrafią być takie znaleziska oficjalnie zgłaszane w krajach, których rząd chce się podzielić pieniędzmi ze swoimi obywatelami, muszę wam przytoczyć kilka przypadków opartych na faktycznych zdarzeniach, jakie wydarzyły się w kilku miejscach na świecie. Zacznijmy zatem od naszego kolejnego rodaka, Mariusza Stępnia, który amatorsko bawiąc się swoim wykrywaczem metali na polu w pobliżu Peebles w Szkocji, natknął się na jeden z najważniejszych skarbów z epoki brązu w tym kraju. Po dokonaniu i zgłoszeniu swojego odkrycia rozpoczęły się 22-dniowe prace wykopaliskowe, które ujawniły mnóstwo historycznych znalezisk. Wśród nich kompletna uprząż i siodło konia, jak się uważa, ma około 3000 lat. Inne znalezione przedmioty to miecz, wciąż w pochwie, pasy, sprzączki i elementy kół rydwanu, wszystko doskonale zachowane przez otaczającą glebę. Skarby zostały przewiezione do National Museums Collection Center w Edynburgu i chociaż nie wyceniono jeszcze ich wartości pieniężnej, są to elementy o ogromnym znaczeniu krajowym, za które pan Mariusz otrzyma zapewne sporą nagrodę. Kolejnym ciekawym przypadkiem z tej dziedziny, o którym należy wspomnieć, jest brytyjski rolnik Eric Lowes. W listopadowy wieczór 1992 roku wyszedł w wiosce Hoxon z wykrywaczem metalu na pole, aby poszukać zaginionego młotka swojego przyjaciela. Pan Lowes podobno nigdy nie odnalazł tegoż młotka, ale za to przypadkiem odkrył na polu coś, co uczyniło go bardzo bogatym człowiekiem, czyli bezcenną rzymską skrzynię skarbów z zawartością wycenianą na prawie 3 miliony dolarów, która znajduje się obecnie w British Museum. Jest to jeden z największych rzymskich skarbów odkrytych w Wielkiej Brytanii, zawierający prawie 15 tysięcy srebrnych i złotych monet oraz 200 wykwintnych przedmiotów jubilerskich, ozdób i zastawy stołowej, będących częścią zgromadzonego bogactwa bardzo zamożnego rzymskiego rodu. Pan Eric
Chociaż nie było prawnego wymogu, aby tak uczynić, podzielił się otrzymaną gotówką pół na pół ze swoim sąsiadem Peterem, właścicielem ziemi. W 2014 roku kolejny amator z wykrywaczem metali, niejaki Jim Bailey, znalazł srebrną monetę na farmie Middletown na Rhode Island w USA. Arabskie napisy na monecie na tyle zaintrygowały Bailey'a, że wkrótce, doszukując się informacji na ten temat, odkrył, iż została ona wybita w 1693 roku w Jemenie. Chociaż nie było żadnych dowodów na to, że mieszkańcy Nowego Świata handlowali w tym czasie na Bliskim Wschodzie. Od tego czasu odnaleziono 16 arabskich monet, które potencjalnie ujawniły prawdę o angielskim piracie, kapitanie Henry Avery. W 1695 roku Avery's Fancy splądrował indyjski statek królewski Ganjai Swai. Uważano, że to jedna z najbardziej zuchwałych i lukratywnych kradzieży w historii. W kwietniu 2021 roku Kev Giles odkryła skarb wikingów i było to jej czwarte znalezisko zaledwie w ciągu 3 lat, czyli czasu podjęcia swego nowego hobby na wyspie między Irlandią a Anglią. Skarb, który odnalazła, składa się z 87 srebrnych monet wikingów i innych artefaktów, które odnalazła. Skarb nie został jeszcze formalnie wyceniony, ale prawdopodobnie będzie warty setki tysięcy. Kevin Haley napotkał na swojej drodze największą bryłę złota, jaką kiedykolwiek znaleziono przy użyciu wykrywacza metali, ważącą ponad 27 kg, nazwaną ręką wiary. Została ona przez niego odkryta w Australii we wrześniu 1980 roku. 6 miesięcy po znalezieniu gigantyczna bryła złota, bo tak ją trzeba nazwać, została sprzedana do Golden Nugget Casino Las Vegas za $1 000 000, co dziś byłoby równe wartości prawie $3 000 000. W 2005 roku Maurice Richardson nie mógł wierzyć w swoje szczęście, gdy jego wykrywacz zapiszczał na polu w Newark-on-Trent w Anglii i odkrył tam oszałamiający wręcz naszyjnik ze stopu złota z epoki żelaza. Newark Museum kupiło obręcz za $615 000 w 2006 roku, a dochód ze sprzedaży podzielono między Richardsona i ponownie właściciela ziemskiego. Następnym szczęściarzem był hobbysta biegający z detektorem, niejaki Derek McLennan. Musiał on być nieziemsko wręcz zdziwiony, gdy w 2014 roku natrafił na skarb w postaci 100 sztabek złota i biżuterii z okresu wikingów na polu w Szkocji. 3 lata później National Museum Scotland zakupiło drogocenne znalezisko za około $3 000 000. O kolejnym znalezisku wspomnę ku przestrodze, bowiem w czerwcu 2015 roku dwaj poszukiwacze skarbów przy użyciu wykrywacza metali, niejaki Powell i Davis, znaleźli zbiór anglosaskich monet i biżuterii na farmie w hrabstwie Herefordshire w Anglii. Skarb zawierał 300 monet, a także złoty pierścionek, bransoletkę i zawieszkę z kryształowej kuli o łącznej wartości około $3.9 000 000. Jednak poszukiwacze skarbów nie zgłosili swojego znaleziska, a zamiast tego nielegalnie sprzedali znaczną jego część na czarnym rynku. W listopadzie 2019 roku mężczyźni i dwóch wspólników zostali uznani za winnych kradzieży, przy czym przywódca Powell otrzymał wyrok 10 lat więzienia, a Davis został skazany na 8,5 roku więzienia. Reasumując, to obowiązujące w naszej kochanej Polsce przepisy prawne dotyczące poszukiwań z wykrywaczem metali są ewidentnie antytezą tego, jak powinny takie regulacje prawne wyglądać i działać. Ich efektem jest stałe napięcie pomiędzy środowiskiem pasjonatów i środowiskiem archeologów uzbrojonych w policję i inne instytucje egzekwujące przepisy prawa, które momentami w tym konkretnym przypadku robią więcej złego niż dobrego, doprowadzając niestety do skrajnej nieufności jednych do drugich i co za tym idzie braku współpracy, a to przekłada się ze szkodą na odkryte i nieodkryte jeszcze znaleziska, mogące mieć nie tylko wartość materialną, ale także historyczną i kulturową. Zapisy prawne dotyczące kwestii poszukiwań powinny opierać się przede wszystkim na jednoznacznym, precyzyjnym i definitywnym, nie pozostawiającym
w żadnym szczególe wątpliwości określeniu tego, co będzie nazywać się zabytkiem. Po drugie, poszukiwania na prywatnych terenach, które nie są stanowiskami archeologicznymi, powinny odbywać się jedynie za porozumieniem stron, czyli właściciela terenu i poszukiwacza. Po trzecie natomiast, celem przyświęcającym władzom powinno być założenie, żeby drogocenne znaleziska wzbogacały muzea narodowe, ale również, co ważne i nieodzowne, by uczciwy obywatel, który chce podzielić się swoim znaleziskiem z państwem, także się przy tym wzbogacił. Wystarczyłoby proste prawo, że po zgłoszeniu odpowiedniej instytucji państwo ma prawo pierwokupu, a jeśli nie jest zainteresowane zakupem, to znalezisko należy do obywatela, który wówczas może je sprzedać na wolnym rynku. Wtedy zapewne 99,9 szczęściarzy zgłosiłoby znalezisko, podając miejsce, w którym go dokonano. Dalsze czynności zostałyby już wykonane przez wykwalifikowanych archeologów. Zresztą przytaczając wypowiedź niejakiej Catherine Jones z British Museum, znaleziska skarbów na lądzie są dokonywane w 99% przez amatorów. Dlatego patrzcie dokładnie pod nogi, gdziekolwiek byście nie byli. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam już wkrótce na kolejny materiał. Cześć!